roku, z Wrocławia. Książę Światopełk Zawadzki, Beata Andreas. No i co, dom był tak? Tak. Proszę szanowni państwo, ostatnio powstał spór na temat Trybunału Konstytucyjnego i moim zdaniem popełniono w tym całym problemie dwa podstawowe błędy. Przede wszystkim określenie, że sprawa jest upolityczniona, jest nieprawidłowym określeniem, bo powinno być powiedzieć upartyjnienie. Mówienie upolitycznienie w negatywnym świetle się przedstawia pojęcie polityka, a zgodnie z naszym papieżem Janem Pawłem II, tenże papież widzi politykę w sensie pozytywnym. Trzeba mówić, jeszcze raz powtórzę, że nie upolitycznienie, a upartyjnienie, bo istota polega na tym, że tam przewagę chce zachować Platforma Obywatelska. Natomiast pojęcie upartyjnictwo jest pojęcie negatywne, bo to jest sztuczne dzielenie społeczeństwa. Bo proszę, muszę tu sięgnąć mianowicie, że w społeczeństwie powinno być dzielone w sposób naturalny. To jeden podział naturalny wywodzący się ze średniowiecza to podział według stanów, czyli według pełnionych zawodów. I w średniowieczu był tak: stan duchowieństwa, stan rycerski, dzisiejsze wojsko, stan mieszczański i stan chłopski. I to był naturalny podział i te wspólnoty coś łączyło. Łączyło sprawowanie określonego zatrudnienia zawodu. Czyli to jest podział naturalny. I trzeba powiedzieć, że w nowoczesnym, obecnych czasach zachował się stan duchowieństwa, stan wojska i stan chłopski, natomiast bardzo rozbudował się stan mieszczański, bo stan mieszczański po prostu wyszedł, ma swoje źródło w szlachcie głównej. Część mieszczaństwa i szlachta potem stworzyła ten stan mieszczański i w stanie mieszczańskim w tej chwili są bardzo dużo zawodów. Są inżynierowie, są lekarze, są ludzie zajmującymi się różnymi sprawami przy tej ogromnej technologii rozwoju. Namnożyło się tych różnych zajęć. Drugi naturalny podział społeczeństwa polega na tym według miejsca zamieszkania. Natomiast partyjny podział społeczeństwa jest podziałem sztucznym, bo nagle w jednej organizacji znajdują się ludzie nie mający wspólnych celów. Bo i w tym partii się znajduje lekarz, w tym partii się znajduje inżynier budowy. Co ci ludzie mają ze sobą wspólnego? Dlatego pojęcie partyjnictwa oceniam całkowicie negatywnie, bo to idzie przeciwko naturalnemu podziału społeczeństwa. Tak, to zgadza się z sejmikowaniem, bo właśnie sejmiki dzielą, ludzie są przyporządkowani. Jest albo według miejsca zamieszkania, bo jeżeli robimy wybór, tak, to ludzie się znają, bo mają wspólny interes zawodowy, albo się znają, bo w danym miejscu mieszkają. No i właśnie to drugie. Jeżeli mieszkają, to wiedzą, kogo wybierają. Tak. A podział partii jest powiadem sztucznym. Bez tak zwanych spadochroniarzy, że robi różne, można robić manipulacje, przekręty i tak dalej. Druga sprawa, sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Musimy się zastanowić na tę instytucję. Trybunał Konstytucyjny w zasadzie jest ograniczaniem władzy prezydenckiej. I moim zdaniem w ogóle Trybunał Konstytucyjny powinien być skasowany. Bo zgodnie z konstytucją, przecież na stróżem przestrzegania konstytucji to jest prezydent od tego. Prezydent stoi na straży przestrzegania konstytucji. Dlaczego w konstytucji z 1935 roku nie ma Trybunału Konstytucyjnego, tylko jest Trybunał Stanu. I mając na uwadze konstytucję z 1935 roku, gdzie prezydent stoi nad władzą ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą, plus władza dodana siły zbrojnej i NIK, on jest nad tym. Więc ewentualnie, jeżeli jakaś instytucja powinna być, która by rozsądzała niezgodność ustaw z konstytucją,
to ta instytucja powinna być bezpośrednio podległa prezydentowi, a nie tworzenie organu niezależnego. I na tym kończę, prawda, mam na ten temat. Tyle się wypowiedziałem. Czyli według mojego... to jest artykuł? Według Konstytucji z 1935 roku jest tylko Trybunał Stanu. Zgodnie z artykułem 71 nie ma Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest zbędne, ponieważ na strasznym przestrzeganiu Konstytucji jest prezydent, prawda? Natomiast jeszcze coś dodam na temat Konstytucji z 1935 roku. Ona jest mało popularna obecnie, bo jest ograniczona władza Sejmu. Jest taki artykuł 31 ustęp 3, w którym jest stwierdzenie, że, i tu konkretnie przeczytam, 31, funkcje rządzenia państwem nie należą do Sejmu. Tak. Czyli Sejm jest tylko ograniczony do spraw nie tylko ściśle ustawodawczych, bo według Konstytucji 21 roku na tym polegały częste zmiany rządu, bo nigdy nie można wyłonić stabilizacji, stabilnej koalicji, zawsze było przepychanki, prawda, bo jedni posłowie tak, drudzy posłowie tak i posłowie sobie, podporządkowały sobie władzę wykonawczą. W ogóle pojęcie władzy wykonawczej, to co to za władza ma być? Prawdziwa władza ma być nie wykonawcza, tylko rozkazodawcza. No to tyle może na ten temat. Można tylko dopowiedzieć, że w trzeciej RP no. Jakieś nieporozumienie nastąpiło, że z Sejmu wyłania się rząd. Nie, no niby to jest trójpodział władz. Rząd tam siedzi, potem i głosuje. No jest trójpodział rząd. Jest. No ale oni głosują w czasie uchwał legislacyjnych. Czyli no tak, bo według Konstytucji 1935 roku raczej sprawa powoływania rządu premiera jest uzależniona bezpośrednio w zasadzie prezydenta Rzeczypospolitej. Więc decydujący głos według Konstytucji 1935 roku w sprawie formowania rządu ma nie tyle władza ta ustawodawcza, ile prezydent Rzeczypospolitej. Jeżeli by prezydent Duda przychylił się do Konstytucji 1935 roku, to by miał ogromną władzę. To by miał ogromną władzę. To na to tyle. Dziękujemy bardzo.